Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszy poranek. Zacznę od dwóch szybkich ogłoszeń parafialnych, czyli po pierwsze zapraszam Was bardzo serdecznie jutro na 21 na live'a i zobaczymy, czy ten live będzie już tutaj od nas z domu, czy może jeszcze z jakiegoś innego miejsca. Zobaczymy, bo sami nie wiemy, więc zapraszamy, to zobaczycie. Druga rzecz, pamiętajcie, że w poniedziałek był konkurs i jest jeszcze przez ponad tydzień możecie wygrać 5 par titotów wraz z wybranym przez siebie plecakiem. Oczywiście buty, które wybierzecie, to też sami sobie wybierzecie. Nie chcę Wam narzucać wzoru, ich jest 100 ileś, więc uznałam, że lepiej, żebyście sami sobie wybrali i wzór, i rozmiar, i plecak, jaki chcecie, i kolor plecaka, jaki chcecie. Także zapraszam Was serdecznie do poniedziałkowego filmu. Oczywiście linki znajdziecie na dole. A teraz może zacznę vloga nietypowo, bo będzie to vlog z podróży, ale ostatnio wrzuciłam Wam zdjęcie pasty do zębów, którą używam i było bardzo dużo pytań, czy nagrałabym filmik w 100% poświęcony swoim zębom. I słuchajcie, z jednej strony myślałam o tym, ale z drugiej to byłby najnudniejszy film chyba jakikolwiek bym stworzyła, bo tak naprawdę aż tak dużo nie mam do powiedzenia, żeby stworzyć osobny film. Prawda jest taka, mam 27, prawie tam za niedługo 28 lat i nie mam jeszcze żadnej plomby, ponieważ tak naprawdę to jest duża praca moich rodziców, no i potem też oczywiście moja. Od małego, dlatego też jakby Antkowi też nie daje słodyczy. Moi rodzice nie przyzwyczajali mnie do słodyczy i to jest na pewno duża zasługa. Tu nie ma jakby podłoża do końca genetycznego. Generalnie na jakichś spotkaniach rodzinnych mogą się wymieniać historiami od dentysty, czego ja nie mogę powiedzieć, bo zwykle po prostu chodzę na przegląd. Bardzo regularnie ściągam kamień, to jest jedna rzecz, z których bardzo mi zależy. Staram się to robić 2 razy w roku, jak się mi nie uda, to przynajmniej raz do roku ściągam kamień. Raz w roku macie to na NFZ za darmo i staram się raz w roku też zrobić piaskowanie. Koszt tego to tam jest od 100, bo jak ściągam kamień i robię samo piaskowanie, to kosztuje 100 zł. Ostatnio ściągałam chyba i kamień, i piaskowanie, gdzieś tam był vlog, bo kosztowało mi to aż 250 zł. Wtedy tak mocno pani niestety zrobiła to piaskowanie, że nie byłam w stanie używać pasków wybielających, ponieważ obsesyjnie i chyba wszystkie osoby, które ze mną kiedykolwiek w życiu mieszkały, znają opakowania z pasków Crest, ponieważ tak często wybielałam zęby, przynajmniej 2 razy w roku, że te paski się potem walały po całym mieszkaniu. Także pozdrawiam też serdecznie moich dawnych współlokatorów, którzy co chwilę się pytali, czy mogłabym to pozbierać z łazienki. I powiem Wam, że właśnie ostatnio odkryłam produkt. Ja o jego istnieniu nie miałam pojęcia, bo jak wiecie, ja do tych produktów naturalnych jestem tak trochę sceptycznie nastawiona. Większość mnie uczula, nie mogę używać jakichś tam pyłkowych, nie wiem, wianek i takie firmy, jeżeli chodzi o kremy. Wszystko mnie od razu wysypuje, bo jestem dużym alergikiem. Dlatego, no mówię, tak sceptycznie do tego podchodziłam. Okazało się, że jest na rynku pasta do zębów, właściwie to jest proszek do zębów. Czarny proszek, w którego w skład wchodzi aktywny węgiel z kokosa. I mówię Wam o tym dlatego, że ja miałam bardzo, bardzo białe zęby w momencie, kiedy zachodziłam w ciążę, jakkolwiek to brzmi. Ale no naprawdę ten uśmiech był prawie śnieżnobiały. I oczywiście w ciąży nie pijemy żadnych, nie wiem, win. Starałam się nie pić kawy, mocnej herbaty, ale jednak te zęby przez prawie 2 lata nieużywania żadnych pasków, trochę delikatniejszych past. Ja nie mówię, bo jak spotykam osoby, które mają problem z kolorem zębów, to mówią: co ty masz takie białe zęby, ale ja wiem, że to nie jest to i bardzo, bardzo żałuję, że nie byłam, że nie wiedziałam po prostu o tym. Też to jest pasta, którą mogą używać nastolatki. Ja jako nastolatka używałam pasków i różnych innych rzeczy i wiem, że to niszczyło też moje zęby na pewno. No chociaż mówię, jeszcze efektu nie widzę zniszczenia, ale no mówię, najbardziej żałuję, że właśnie w trakcie ciąży i w trakcie karmienia, kilka razy jak karmiłam już piersią i mówiłam właśnie też o odstawieniu, to w żartach, żeby była jasność, bo tutaj nie każdy ma dystans do tego. W żartach czasami mówiłam mojemu mężowi, że już bym chciała skończyć karmić, żeby wybielić zęby. Gdybym wtedy wiedziała, że ja mogę czegoś używać, co po prostu będzie utrzymywać i jeszcze wybielać moje zęby, po prostu bardzo, bardzo żałuję. Ta pasta starcza na 2-3 miesiące, dlatego jakby nie bójcie się tej ceny. Paski wybielające też nie są najtańsze, bo chyba za opakowanie pasków trzeba zapłacić około 200-250 zł. Ten proszek starcza na 2-3 miesiące. My go używamy teraz razem z moim mężem.
I ja zdecydowałam się używać do tego celu tych bambusowych szczoteczek, dlatego że najpierw myjemy zęby normalnie 3 minuty tym proszkiem, potem zostawiamy go na 2 minuty, a następnie normalnie myjemy zęby. Ja myję zęby, od kilku lat używałam szczoteczki elektrycznej, ale w tym roku zainwestowałam w szczoteczkę soniczną. No i nie chciałam też, żeby wiecie, ten czarny, on niby nie barwi tak bardzo, ale jednak lubi mieć estetyczną szczoteczkę, dlatego zdecydowałam się, że właśnie do tego nakładania i do tego mycia będę używać tej bambusowej, a potem do mycia zębów używam szczoteczki sonicznej, używam też płynu do płukania ust i myję zęby dość często, ze 3, czasami nawet 4 razy dziennie, także oto cały sekret moich zębów i nie jem raczej słodyczy, także nie jadłam go ich od małego, chyba już wam kiedyś opowiadałam historię, jak na Mikołaja dostałam taką wielką reklamówkę słodyczy. No z racji, że wiecie, rodzice nie kupują mi słodyczy, to Mikołaj zrobił niespodziankę i kupił mi taką olbrzymią, wielką reklamówkę. Pamiętam, było masę tam cukierków, batonów. Miałam taki otwierany stolik z Ikei i wysypałam go całego tymi słodyczami. I potem moi rodzice mówili, że jak chodziłam spać, to musieli wchodzić do pokoju i mi podbierać te słodycze, bo ja ich bym po prostu najzwyczajniej w świecie jako dziecko nigdy nie zjadła, bo nie miałam na to ochoty. Cieszyłam się, że te słodycze mam, ale nie chciałam zupełnie ich jeść i tego samego chcę nauczyć moje dziecko, jakby po prostu ja nie mam takiego zwyczaju. Czasami do kawy mam ochotę zjeść coś słodkiego, ale tak jak pójdę do sklepu, to chyba nigdy nie poszłam tak, żeby na przykład o, mam ochotę na, nie wiem, jakiegoś batona czy na jakąś czekoladę, więc to na pewno jest wielka zasługa moich rodziców, a ci wszyscy, którzy mają problem z dentystami i teraz po prostu krew ich zalewa, że ktoś mówi, że w ogóle nie ma problemów z zębami, to was tylko pocieszę, że w naturze nic nie ginie. Mniej więcej od 4 roku życia do którego? 22, 21, 23. Nosiłam aparaty ortodontyczne, także w drugą stronę z ortodontami to ja jestem za pan brat. A wiesz, skarbie, że jedziemy na wakacje? Mhm. Psik, psik, tak? To jest aparat, robi zdjęcia, jak robi pstryk, pstryk, tak? Dziadek ci wczoraj robił zdjęcia, tak? Dziadek ci wczoraj robił zdjęcia? Pomachaj ładnie do babci i dziadka. No, na pewno cię oglądają. Dobra, my się zbieramy i wyjeżdżamy. A! Nie powiedziałam wam tylko o dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze, na hasło Patty TV macie jeszcze zniżkę na te pasty. I tak wiem, że będą teraz hasła, o, reklama, reklama i tak dalej. Tak jak wam mówiłam, niejednokrotnie nie polecałabym wam niczego, co się nie sprawdza. Bardzo dokładnie przeglądam wszystko i bardzo mocno testuję wszystko, co wam polecam. Tą pastę używam od ponad miesiąca i naprawdę widzę efekt. Najlepszym efektem jest po prostu komentarz moich rodziców też. Zaś wybielałaś zęby, to oznacza, że moje zęby po prostu wyglądają dobrze, wyglądają lepiej. Także no, informuję was o tym, ja wiecie, nigdy nie namawiam, o kupujcie, 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 kupujcie. Nie, informuję wam po prostu, że jest taki rabat, jak ktoś chce spróbować, to po prostu polecam, ale nie wiem, nie jestem telek zakupami mango, że wiecie, szybko jak zużycie zamówienie w przeciągu, nie wiem, godziny od opublikowania tego filmu, no bez przesady, po prostu informuję, kto chce skorzystać, to skorzysta, kto nie, to nie, także zapraszam do dalszego oglądania. Witam się z wami już z trasy. Mieliśmy pojechać do Zalipia, ale ewidentnie coś to Zalipie nam nie leży. Antek z tyłu, pomachaj Antoś. No, nie widać cię teraz, to nie machaj. Ojejku, jejku, jakie niezadowolone dziecko. Tak było fajnie na głównej drodze, bo były inne autka, co? Coś nam to Zalipie nie leży. Mieliśmy już tam pojechać jadąc do Sandomierza. Jakoś też nam nie do końca było po drodze i pojechaliśmy inaczej. Teraz mieliśmy pojechać do tego Zalipia, ale okazało się, że musielibyśmy nadrobić jakieś 2 godziny aż. I po chwili przemyślenia uznaliśmy, że właściwie już nam się marzy być na miejscu, wypakować te walizki, zacząć odpoczywać i po prostu nam najzwyczajniej się w świecie nie chce. Mówimy o nadrobieniu tylko drogi, a gdzie tam jeszcze wysiąść i coś pozwiedzać. Więc bylibyśmy potem na miejscu w hotelu jakieś 3 godziny później, także nic, no, będę wam nagrywać, mam nadzieję, ładne tutaj urywki okolicznych gór, no i do zobaczenia już w hotelu pewnie.
A ja teraz wyciągałam Antkowi wodę i przypomniało mi się coś, że pod filmem o torbach z Joycey, to jest oczywiście nasz niezastąpiony plecak, nie wyobrażam sobie pojechać na urlopy bez niego. Jedna z Was pisała, że na różnych forach jest informacja, że do tych kieszonek bocznych nie wchodzi z termos ze Skip Hopa. Jak widzicie, u mnie bez problemu, co by nie było, nie wciskam Wam kitu. Jakby nie wchodził, to bym napisała, że nie wchodzi. Odpisałam wtedy, że wchodzi, także nie wiem, czy mnie jeszcze oglądasz, ale też dla innych osób informacja, jak najbardziej mi się bidon ze Skip Hopa mieści w te kieszenie. Poczekaj, jak już w końcu kiedyś kupię tego drona, to będziesz się wkurzał, bo nie dość, że timelapse. Super, ale nie podobało mi się, tam brudna ta szyba jest, jak nie nagrywa tego jeziora. Ale to jednak chyba nie robi takiego wrażenia, jak wtedy, jak jedziesz. Właśnie mijaliśmy jezioro, które przypomniało mi się, że w sierpniu było jednym z motywatorów takiej, wiecie, iskierki do kupienia aparatu, z którym teraz nagrywam. Ponieważ, no niestety, oczywiście na wideo tego tak nie widać, no bo właściwie od strony kierowcy to lepiej wygląda, nie będę się, wiecie, z kamerą przeciskać przez mojego męża. Tu jest takie miejsce, że wyjeżdżacie jakby ze zakrętów i nagle jesteście na samej górze góry, a w dole jest piękne jezioro i właśnie tak zjeżdżacie taką serpentyną, patrząc na to jezioro. I wtedy nagrywałam dla Was vloga i mój mąż mówi, nagrywaj to jezioro, tylko problem, że jak nie ma się autofokusu, to nagranie czegoś takiego jest prawie awykonalne, no bo próbuje człowiek cokolwiek sfokusować, żeby było wyostrzone, a tam co chwilę mi uciekało i w momencie, kiedy złapałam autofokus, zaczęły się już drzewa i się jezioro skończyły. Byłam strasznie wtedy podirytowana i mówiłam, kiedyś trzeba kupić nowy aparat, taki co będzie, wiecie, ostrzył, ale wtedy nie myślałam o tym, że tak szybko to nastąpi. Tym bardziej się cieszę, że już nagrywam dla Was nowym aparatem i raz, dwa, trzy i jestem ostra, to jest takie super. To są takie rzeczy, żeby przetrwało dziecko podróż. Wiecie, czego my słuchamy teraz? Hymnu świeżaków z Biedry. Witam się spokojnie, witam nie lecę, wstaję hojnie. Jestem lekki, w domu smakuję, do obiadu zawsze się nie pasuje. To jest karta Biedronka jako refren. Masz kartę Biedronkę? Mam nadzieję, że żadnego widza z Nowego Sącza nie obrażę, mówiąc, że jeden z dziwniejszych kościołów, jakie widziałam, no jakby UFO trochę wylądowało. No właśnie drzewa mi go zasłaniają. Mam nadzieję, że jak wyjedziemy, to jeszcze urodę i piękno tego kościoła będę w stanie Wam pokazać. O, to chyba tu będzie widać, to można tak trochę zwolnić. W ogóle zwalniamy, bo Elka jedzie, tak? Jest, tu będzie go widać. Poszły więc na łączkę, zobaczyły tam czerwoną Biedronkę, a Biedronka ta. Czemu tata nie śpiewa? Kropek ma na miejscu i przyznam Wam, że tak dużo wyszło materiału z drogi, w ogóle tego, co nagrywałam Wam jeszcze z domu, że uznałam, że właściwie to zatrzymam sobie jeszcze w tajemnicy to, gdzie jesteśmy, więc dowiecie się o wszystkim w poniedziałek. Wiem, że dzisiaj jest środa, ale w piątek mam dla Was naprawdę fajny film przygotowany, a dodatkowo też bym chciała sobie troszeczkę odpocząć. Oczywiście będę montować te vlogi na bieżąco, bo nie chcę sobie zrobić zaległości, ale też chcę odpisywać Wam na komentarze,
no wiecie, o co mniej więcej chodzi. Chcę mieć troszeczkę luzu, więc na spokojnie będę sobie montować vlogi z wakacji i będziecie je oglądać od poniedziałku. Mam taki pomysł, żeby właśnie pierwszy tydzień października od poniedziałku do piątku filmy pojawiały się codziennie, także mam nadzieję, że to się mi uda. Ja wam życzę spokojnego dnia i do zobaczenia w poniedziałek. Dziękuję, że chcieliście spędzić swoje popołudnie ze mną. Do zobaczenia, pa pa!